My natomiast ze swojej strony daliśmy więcej niż sami mieliśmy i oto nam odpłacają, jakby ktoś nam dał w mordę. Osłabiliście nasz kraj i wystawiliście na śmieszność, a być może i w konsekwencji przyspieszyliście zagrożenie wojny, które może nas wszystkich dotyczyć, na wszystkich na nas spaść, na mnie, na ciebie i na nasze dzieci. Jak mam się w tej sprawie, panie kontrolerze, nie wypowiadać? Miśko, a kim ty jesteś, żeby się wypowiadać? Mam 4 dzieci i to moich 3 synów będzie walczyło w wojnie, do której oni dążą. Mam prawo czy nie? Cytując Janka Pietrzaka, a pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Znamy to już z historii. Będziemy mówić. Dlaczego Ukraińcy mają nas za nic? Odpowiedź na to pytanie już dziś o godzinie 19 na kanale Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj. To będzie naprawdę mocna rozprawka.